Kaszkan Huragan Morąg zremisował z Lechią. Tomaszów Mazowiecki, poproszę trenerów o pomeczową wypowiedź. Zaczniemy od trenera gości, Aleksander Majdź. Dziękuję. No co powiedzieć, no, przyjechaliśmy tutaj nie ukrywając wygrać mecz, bo gonimy tą czołówkę i chcieliśmy jak najbardziej. Wiedzieliśmy, że tutaj że jest ciężkie boisko, że przeciwnik przed ostatnie 4 mecze wygrał u siebie wszystkie. Chcieliśmy tutaj sobie pokazać jak z najlepszej strony, ale ciężkie boisko, same mówię, no, nie mogliśmy pokazać tego czego zespół naprawdę potrafi, tak? Bo gdzieś tam kombinacyjna piłka nam pasowała, ale no, mówię, też przeciwnik nam nie pozwolił za wiele, także myślę, że w końcu ten remis może być i sprawiedliwy. Fakt, że ostatni mieliśmy tą sytuację, którą mogliśmy wykorzystać, ale no, myślę, że suma sumaru, myślę, że remis jest sprawiedliwy. O wypowiedź poproszę trenera Kaczkana Huraganu, Czesława Żukowskiego. Potwierdzam słowa pana trenera. Ciężkie warunki, które panowały dzisiaj, nie sprzyjały grze kombinacyjnej. Aczkolwiek myślę, że na te warunki jedna i druga drużyna pokazała w kilku momentach jakość. Zasłużony uważam remis. My mieliśmy 2-3 sytuacje. Goście mieli 2-3. No ale mogli w ostatniej, trzeba powiedzieć, minucie rozstrzygnąć losy spotkania. Po naszym błędzie za lekkie podanie do bramkarza i tutaj zdecydowanie sprzyjało nam szczęście. No i w piłce go trzeba mieć. Kilka razy straciliśmy bramkę w policzonym czasie gry. Dzisiaj mieliśmy to szczęście na koniec, ale z przebiegu gry uważam, że remis jak najbardziej zasłużony i ten punkt szczególnie po tej ostatniej akcji meczu cenię. Dziękuję bardzo. Nie, no ogólnie mówię, że mecz